Cześć wam, witam was bardzo serdecznie. Kolejny raz w Gotiku. Jak widzicie, jestem z powrotem na obozie na bagnach. I zaczepił mnie strażnik, szczerze mówiąc, jak wchodziłem i powiedział, że udał się do Korkolano, bo on słyszał, co działo się w kopalni, więc możliwe, że zostaniemy dzięki temu strażnikiem świątynnym, nie? Myślę, że wybierzemy się tam najpierw. Zobaczymy, czy dostaniemy jakąś zbroję lepszą do tego. W każdym razie to może być całkiem ciekawy pomysł. Kurczę, nie mogę znaleźć. No, gdzie to jest? Aha, tutaj. Dobra. I tutaj się wchodziło na górę. Chwila, miałem pogadać z Korkolonem czy z Korangarem? Już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Czekajcie. Nie, dobra, nic tutaj nie mam. Ale dobra, spróbujemy najpierw porozmawiać z Korangarem. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz dopiero wtedy... O, czekajcie, to nie. Nie, to chyba jednak do Korkaloma powinienem się wstawić. To się chyba nie... Mam już dość tej paplaniny. Żaden problem. Migamy już tam. Okej. Od razu wiedziałem, że będą... Dobra. Wkurzające są te drabiny, naprawdę. Ale w dwójce chyba nie było nigdzie drabiny, z tego co pamiętam. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, czy jakakolwiek drabina gdzieś była. Chyba, że w Nocy Kruka może gdzieś, nie wiem. Tak to mi się nie kojarzy. Okej, okay, mam skończone zadanie, ziomek. Zbudź się! Czego chcesz? Tak, ziela w nowym Wracając obozie. Do produkcji ziela w nowym obozie. Tak? Już po kłopocie. Zaskakujesz mnie. Chyba cię trochę nie doceniłem. Może jednak będzie z ciebie jakiś pożytek. Okej. Okay. Teraz tak, dostarczyłem przesyłkę. Dostarczyłem przesyłkę. Poziom, super. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. To nie dotyczy. Okej. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Dobra, dałem mu. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak, dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Ja też. Dobrze już. Czego chcesz? Daj mi oręż. Daj mi jakiś oręż. Niech ten oręż sieje śmierć w szeregach twoich wrogów. Mam nadzieję, że lepszy od mojego. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Okej. Okay. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuję zjednać sobie kogoś do pomocy. Niech będzie. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło wiem, się gdzie. Zdarzyć. To się już więcej nie... Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. Okej. Mam już dość tej paplaniny. Jak... Do zobaczenia. Obyś... Dobra, bo ja miałem jakieś... No właśnie, zostało mi tylko almanach. Wszystkie zadania pokończyłem tak naprawdę. Amas na strażnika świątynnego.
Skor Angarem, no właśnie. Może powinienem zakończyć najpierw zadania tutaj. I dlatego nie mogłem jeszcze porozmawiać z Angarem. Właśnie, właśnie, tak dokładnie. Więc wybierzemy się teraz do niego. A właśnie, moja dzienna porcja ziela. Dawaj. Bo zawsze warto można sprzedać to, nie? A, dzięki. A teraz śmigamy tam. Zobaczcie, jak ktoś się nie jarał w tamtych takich czasach jak tam, to nieźle mógłby się obłowić na tym, później takie coś sprzedawać. Tak samo pewnie było z kartkami na fajki, jak ktoś miał, nie? Dobry biznes, można trzepać na tym, jak się nie pali. Okej, okay. Zostanę strażnikiem świątynnym, mam nadzieję. Chyba? Zbudź się! Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Nadszedł dzień, w którym dane ci będzie do nas dołączyć. Pamiętaj, że świątynny strażnik to coś więcej niż wojownik strzegący obozu bractwa. Jesteśmy wybranymi strażnikami wyznawców śniącego. Bronimy duchowej aury tego miejsca. Wykorzystujemy zarówno naszą siłę fizyczną, jak i duchową. Prawdziwym strażnikiem świątynnym może zostać tylko ten, którego ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Cieszę się, że udało ci się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Okay. Pamiętaj, duchowa koncentracja i zdrowe ciało sprostają każdemu wyzwaniu. Idź teraz do Gornatota. Znajdziesz go na placu treningowym. On da ci nowy pancerz. Super. Broń dwuręczna, poziom pierwszy. Chciałbym potrafić posługiwać się dwuręcznym mieczem. Myślę, że to będzie potrzebne. Walka dwuręcznym orężem stanowi poważne wyzwanie dla twojej siły i zręczności. Aby móc sprawnie posługiwać się dwuręczną bronią, musisz nie tylko rozwijać swoje ciało, ale również i umysł. Tylko pełna kontrola nad ciałem i umysłem pozwoli ci rozwijać swoje umiejętności. Koncentracja to podstawa. To ona jednoczy ciało i umysł. Okej. Okay. A jeszcze drugi poziom dostanę? Chciałbym do... Nie ma... 40 punktów aż. Aha, ja mam tylko jeden. Dobra, jeden punkt umiejętności mi został. Zbudź się! Dawaj zbroję. Chciałbym odebrać moją zbroję świątynnego strażnika. To prawdziwy zaszczyt wręczyć zbroję człowiekowi, który zdobył dla nas jaja pełzaczy. Niech ta zbroja chroni cię równie dobrze, jak śniący chroni nasze bractwo. No i git. Co? Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, mógłbym ci dać lepszą zbroję, ale musiałbyś najpierw przekazać spory datek na rzecz bractwa. Myślę, że lepsza będzie. Ile? No jest droga. 2100 bryłek. Stać mnie, szczerze mówiąc. Dobra, może kupimy sobie. Czemu by nie? Chciałbym otrzymać ciężką zbroję Straży Świątynnej. Nie jesteś jeszcze wystarczająco doświadczony. Aha, dobra, nie mogę. Czekaj, zobaczymy to. Potrzebuję. Nie jest. Dobra, nie mogę. Czy ona jest lepsza? No powinna być, nie? No trochę jest lepsza, ale wyglądamy z niej śmiesznie. Po prostu. Aha, bo ja w ogóle wyglądam tak jak oni, tylko że ja mam tą koszulkę taką normalną, nie? No, tak jakby nawet mięśnie mu się zmieniają z tym ubraniem, ale okej. Okay. Ale mamy coś takiego samego jak oni. Aha, i powinien dostać też broń. No, dostałem taką samą broń od tego niż... No dobra, nieważne. I powinien dostać też właśnie takiego miecza dwuręcznego, jak oni? W razie... Aha, już wiem, gdzie mam iść. Do tego typka, nie? Tam. Tego na te, co mu ukradli, kurde... almanach. Gobliny mu ukradły almanach. Dobry typ. Ale jeszcze przenotujemy. Może być i tutaj. Okej, już się nie czepiają, nie? Chyba, że akurat tutaj się nie czepiają. Dobra. Trzeba go znaleźć teraz.
Jeśli niby ma tu stać i szukać ludzi. Zauważamy, że nie tutaj, może tam. To się chyba nigdy nie skończy. To się już więcej nie powtórzy. O, jest ten? Talas? Chyba ten, nie? To zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Rzuć to w końcu. Zawsze to samo. Zbudź się. To się już więcej nie powtórzy. Ty jesteś Talas? Ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. To się już więcej naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Już mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Co? Jeśli myślisz, że... Toż to rozbój! A zresztą, daj mi znać... Tak, jestem gotowy. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobrze. Chodź za mną. Ja tak wiem, gdzie to jest. W tej historii. Trochę głupie, że on teraz zgarnie wszystko, wszystkie pochwały za to. W ogóle musimy udać się jeszcze do nowego obozu. Ja zapomniałem powiedzieć temu Laresowi chyba, że dałem kartkę Diego, nie? Za to też ja chyba powinien dostać jakieś doświadczenie. Przynajmniej powinienem mu powiedzieć. Nie wiem, czemu nie ma tego w zadaniach. To już się... Kawałek drogi. Dobra, nie wyprzedzam go za bardzo, bo znowu... O, właśnie. Będzie już to. Już się będzie zatrzymywać. Leci, ziomek, leci. Zastanawiam się tylko, dlaczego takiemu typowi zlecił w ogóle coś takiego, zamiast jakiemuś strażnikowi świątynnemu, takiemu jak ja. Ha. Wielkiemu, potężnemu. O, ci wracają już. Z kopalni, nie? Teraz sobie mogą wracać. Już mogą tu zostać. Wszystkie pełzacze wybiłem. I królową zabiłem. I to raczej już nie powinno... Nie powinien się żaden tam pojawiać. Najlepsze jest, jak pełzacze pływają. Jeśli ktoś będzie miał jakiś zwój przemiany w pełzacza, albo jakoś na kodach sobie coś takiego ustawi, to zobaczcie, dawajcie sobie dowody. Zobaczcie, jak one pływają. Masakra. Jakby się topiły. Dobra, tutaj będzie już gdzieś ten mostek. W ogóle to wcześniej, jak sobie biegłem tutaj na te bagna, to przebiegłem przez las. Tam kilka potworów po drodze zabiłem. Więc widzę, że z wilkami już nie mam dużego problemu. Dwa ciosy ich nie ma, na szczęście. Więc podejrzewam, że i z goblinami powinno jakoś pójść. Dobrze. Mam nadzieję. No właśnie, i to będzie tutaj. Te gobliny czekały tu na mnie tyle czasu, nie? No. Zbudź się. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. To za tchórz, normalnie. Dobra, zapiszemy sobie w tym miejscu. Wiecie, jakby mnie zabiły te gobliny. Trochę ich tu jest. No i teraz mam dużo lepszą broń, zbroję, powinienem sobie dać radę z nimi na spokojnie. Mam taką nadzieję. Chyba? O kurde. Jezu. Co tu się dzieje? Wiecie, wycofam się troszkę. Dawaj! Kurde, coś się zawiesiłem tam. Nie! Dobra, czekajcie. Dobra, zostawcie mnie. Dobra. Ten spierdzielił w ogóle. Uff, udało się. Gdzie on poleciał? Nie, podleczmy się na szybko. Dobra. Coś mam? Mięsa mam znowu pełno. Okej. Okay. Coś mogę z nich zebrać? Nie, mogę tylko ich broń pozbierać. Nie spodziewałem się, że będzie taka masakra z nimi. Naprawdę pełno ich tu jest. Czym jak dalej będzie?
że trzeba będzie sobie zapisać. Jak się zaczęły biegać dookoła mnie, to już nie mogłem żadnego trafić. No o to chodzi właśnie z goblinami. Są podstępne, nie? I atakują w grupach. Taka ich taktyka. Dobra, zapiszemy sobie w tym miejscu. I śmigamy dalej. O, co to? Krucze ziele. Zbiorę sobie, bo ja już tu pewnie nie będę wchodził do tej skini więcej. Podejrzewam, tak? Przynajmniej. Dobra. Próbujemy w lewo. Mam jakieś grzybki. Kurde, jest tych goblinów. Okej, dobra. Jezu. Masakra jest z tymi goblinami normalnie. Kurde, już normalnie wszystkie się do mnie zbiegły. Nie, zginę tu normalnie. Kajcie. Dawaj. Uff. Udało się wydostać. Co jest? A ty skąd się wziąłeś? Dobra. Patrzcie, te gobliny aż tutaj normalnie łażą. No. No, dawaj go. Okej. Dobra, skoro mnie nie gonią, to się od razu podleczę. O Jezu. Dobra. Jak się rzucił, normalnie masakra jest. No Jezu. O Jezu, aż potrąciłem mikrofon. No nie. Wyciągnij tą buławę swoją. To mnie gonią te paniaki. Dobra. Muszę stąd spadać. Gdzieś szybko podleczyć. Najlepiej. Dobra. Poszły sobie. Okej, okay, idę sobie. Muszę się podleczyć na szybko. Masa ich po prostu jest w tej jaskini. Ciężko jest je tam dostać. Czy on to wpadnie do wody, czy mi się wydaje? Tak idzie. Przecież wpadnie. Poleciał. Nie, jest tam jeszcze główkę, było widać przez chwilę. Dobra. Dobra, miejsce, żeby zapisać. Nie wiem, czy aż poziomu nie wbije tutaj. Po 100 tych na... za jednego goblina? Jest tego trochę, nie? Dobra. Żeby śmigać. No jest tam jeden na dole. Kurde, no. Serio? Okej. Okay. Patrzcie, ty on się wspina nawet. Niemożliwy jest ten goblin. Dobra. Okej. Okay. Śmigamy dalej. Opa, jeszcze jeden leci. Okej. Okay. Piszemy sobie w tym miejscu. I śmigamy do środka. Próbujemy na lewo, nie? Tak jak wtedy. Na lewo i od razu jeszcze raz w lewo. Nie ma? Tam jesteś? No. Okej. Okay. Zobaczmy, czy coś tu ciekawego znajdę. Znalazłem napój, więc jest dobrze. Pewno się przyda. Śmigajmy jeszcze tutaj. Nie ma. Nic. Ale są kije przynajmniej tyle, ile ich tutaj poubijałem. Tutaj było ciężko z nimi walczyć, jak się wszystkie zbiegły naraz. Okej. Okay. Możemy śmigać w tą stronę w takim razie. Już tak podejrzewałem, że w tą stronę i tak będę musiał iść. Zajrzyjmy tutaj. Dobra. Tu był skupany przebiec. O mnie. Kurde. Dobra. O Jezu, jeszcze jeden. Dobra. Dawajcie, cwaniury. Kurde. Dobra. Wyluzujcie. Muszę się cofnąć na szybko. Napić się miksturki jakiejś.
Okej, mam nadzieję, że mnie nie gonią. Dajmy to. Jeszcze raz to. Rozśmigajmy. Już tych kijów mi się nie chce normalnie zbierać z gwoździami z tych goblinów. Kilka tam ich zabiłem, nie? Znowu. Teraz podejdziemy, wbijemy resztę i będzie dobrze. Napiszmy sobie w takim miejscu. 20 minut praktycznie walki z goblinami. Nie ma? Sam jesteś? No, dobra. Dobra. O, proszę. I ostatni. Dobra, jeszcze zajrzę najpierw tutaj. Jakiś nie kręci. Dobra. Będą być już czysto. Więc chodźmy tutaj. Dobra, mamy tutaj jakieś bryłki rudy, jakieś pierdółki. Zbierajmy sobie to wszystko. Co to jest? Zwój? To raczej nie jest almanach, którego szukam. Maczuga raczej słabsza od mojej broni. Widzę już skrzynię na kłódkę. Ale ta jest otwarta i to pewnie będzie almanach, nie? O, właśnie. Mogę go przeczytać? Dobra. Coś tam jest napisane, ktoś chce... O, doświadczenie za to dostałem. Dobra, podjedźmy sobie jeszcze. Na szybko. Okej. I próbujmy otwierać to teraz. Aha, nie trzeba. Dobra, super. Ja się głowiłem, w którą stronę zacząć. Jest dobrze. No i dobra. Tylko trochę mnie denerwuje to, że teraz mam oddać to temu typowi i powiedzieć, że to on tak naprawdę to zrobił, nie? Trochę głupota. Znaczy, może być można powiedzieć mu, że nie. Że ja to zabieram do Korkaloma. Ja odzyskałem, ja zabieram. Odzyskałeś almanach. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. Okej. Okay. Myślałem, że będzie chciał. Dobra, muszę z nim jednak wracać. Myślałem, że będzie chciał, żebym mu oddał go, a jak nie, to mnie zaatakuje. Już tak przewidywałem. Już szykowałem broń na niego normalnie. Ale nie jest źle na szczęście. Śmigamy oddać almanach. Zobaczmy, co w ogóle trzeba będzie dalej. Już podejrzewam tutaj jakiś koniec aktu tego rozdziału. Niedługo. I pewnie przyzwiemy Świącego też, nie? Niedługo. Ale jeszcze pewnie nie w tym odcinku, tak coś czuję. Jeszcze coś będzie pewnie do zrobienia. To nie będzie takie proste na pewno. Serio, nie mogliście dać bliżej tych goblinów? Tak trochę... Głupio jest biegać z tym typem. Ale dobra. Nie ma wyjścia, trzeba biec. O tyle jest dobrze, że jednak tutaj ten NPC-ek biegnie dosyć szybko i nie muszę, wiecie, przystawać cały czas przy nim. Ale jednak jakbym chciał sobie poskakać, to będę znacznie szybciej, nie? No. W sumie też się tak zastanawiam, skoro już w tamtych czasach wiedzieli, żeby tak szybko dać NPC-ka, czemu później z tego zrezygnowali i dali później wolniej NPC-ków, twórcy gier. Ale nie wiem, tak sobie po prostu żartuję. No. No to jesteśmy. Najlepiej zanieść od razu. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. Widzę. Dobra, śmigajmy. Ciekawe, czy lepszą zbroję dostanę jeszcze w tym rozdziale, nie? A tym ciężką zbroję chciałbym mieć, fajna jest, no. Tych strażników świątynnych. Gamy na szybko. W ogóle tu nie rozejrzałem się tak porządnie po tym obozie, ale tak nie chcę się trochę po tych chatach biegać tam po górze. Naprawdę trochę tak przesadnie to zrobili. Czekajcie, bo tutaj jest kowal, który kuje broń dla strażników świątynnych, czyli powinien też wykuć coś dla mnie. Zaraz zajrzymy do niego, nie? Ciała. No. Jestem strażnikiem świątynnym. Sprzedaj mi coś. Chciałbym coś kupić. To świetnie. To się już więcej nie powtórzy. Oto broń.
Super. Masz jakąś broń dla mnie. Aha, masz taką samą broń, którą ja mam. Podejrzewam, że w następnym rozdziale dopiero dostanę jakąś lepszą. Ale możemy przynajmniej sprzedać jakieś pierdoły, bo już mam 2000 bryłek rudy. Pierdoły jak bronie takie niepotrzebne. Masz te wszystkie kije i ten stary łuk mój. Dobra, 300 bryłek rudy sobie zarobię na tym. Tym zioło wziąłeś. Nie wiem tego zioła, ale dobra, niech weźmie. Później sprzedam najwyżej. Trochę będę na tym stratny, ale nie chcę mi się tam po prostu przesuwać. Już lenistwo takie mam. No dobra, i tak muszę. Dobra, niech będzie tak. Dwóch bryłek rudy nie zbiednieje. Śmigamy do Korkaloma. Niech rozszyfruje, o co chodzi w tym almanachu. Będziemy mogli sobie śmigać już do następnego zadania. Nie pamiętam, co będzie dalej, ale okej. Zobaczymy. Dobry. Zbudź się! Czego chcesz? Okej. Znalazłem twoją księgę. 2500. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Okej. Czyli już teraz będzie się to dziać. Spodziewałem się, że będzie później, ale... Ale nic nie szkodzi. Nie? Ja tylko potrzebuję teraz... Chyba. Zbudź się! Cześć, jestem już nie taki nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś. A, to ten. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego... Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje... Dobra, bo się wiąkasz tyle, że... Czekajcie, no, gdzie nie powie nam jeszcze, co tutaj ma. Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników, trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Dobrze. Co możesz mi jeszcze powiedzieć? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Dobra, dobra. Nic ciekawego mi nie powiedziałeś tak naprawdę. Okej. Walnijmy się do wieczora. I idziemy, nie? Okej, nikogo nie ma. Podejrzewam, że już wszyscy tam są, czy nie? No. Dawaj. Mam nadzieję, że to nie będą się czekać do północy, bo podział do wieczora, nie? No to, jak dla mnie, to jest wieczór. Okej. Okay. Dawaj moją porcję. Zbudź się! Przyszedł. Dzięki. I śmigajmy już dalej. No, stoją już. Już czekają. Pewnie będzie się działo. Co, mam pogadać z Iberionem, czy co? Żeby się zaczęła scenka. Zbudź się! Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Jak nie należy? Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Okej. Okay. Dzięki. Zbudź się. Dobra, tego na pewno się nie nauczę. Zbudź się. Czego chcę? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Dawaj. Rudę. Wystarczy mi ruda. To powinno zaspokoić. Dobra. Do zobaczenia. Obyś nie...
Myślę, że styknie. Chociaż te teksty to mi się wydaje, że powinno być po tym, jak... tutaj cały czas coś wygłasza. Zbudź się! Po tym, jak... jakbym to wykonał, nie będąc w bractwie, nie? Ale niech im będzie. Troszkę się martwię tym filmikiem, co tu będzie. Z tego, co pamiętam, bo tu chyba był filmik. Że go nie zobaczymy. Dlatego, że właśnie trochę jest problemów z nagrywaniem Gothica filmików takich. Najwyżej wrzucę wam go skądś indziej. Spróbuję go dorwać gdzieś. Dobra, idziemy. Widocznie wieczór to dla nich północ. Niech będzie. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! No, będzie akcja. Rozwalić tam tutaj. Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami. Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. No, dlatego zostałem strażnikiem wcześniej, nie? Starożytna magia, okej. Okay. Jak to? Dobra. Tamten tam pada, chodźmy z nimi pogadać może jeszcze. Może coś jeszcze się uda wyskurać z tego. Leży. Martwy. Zbudź się. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Jak zwykle. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Okej. A co dostanę w zamian? Chcesz rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem, ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto 100 bryłek rudy. Więcej ode mnie nie dostaniesz. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Czyli jakaś ochrona przed bronią będzie. Pokażesz mi siła i zręczność. Nie to chciałem. A, czekajcie. Mam już dość. Nauczę się jeden siły, żeby... wyrównać te punkty, bo tam był jeden za dużo.
Niektórzy nie. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. Znowu ten? On będzie twoim przewodnikiem. Niech będzie. Mogę się nauczyć? Mogę. Dobra, jeszcze z tobą chciałem pogadać. Zbudź się! Czego chcesz? Nic, nie możesz mi powiedzieć. Dobra. W każdym razie trzeba będzie jeszcze przenocować, zanim wyruszymy w drogę. To jest Talas? Jest Talas. Dobra, pójdę sobie przenocować. Myślę, że jeszcze zioło sobie zgarniemy na kolejny dzień. To jest nawet dobry sposób na biznes, nie? Ja już chyba o tym wam mówiłem. Ale jeśli ktoś by nie miał pieniędzy, czy tam rudy na coś, to wystarczy po prostu siedzieć tutaj, spać cały czas do następnego ranka i później sprzedać to gdzieś komuś, kto ma dużo hajsu. Polecam Sharkiego w Nowym Obozie, u którego kupuje się broń. Właśnie tam byłem na początku, żeby zdobyć tą broń przed walką z pełzaczami. No chyba 1000 coś aż ma bryłek, nie? Więc można tam ładnie mu coś opchnąć. Dobra, dopisałem sobie. I myślę, że na tym będziemy kończyć. Wiem, że to będzie taki chyba trochę krótszy odcinek, ale to jest skończony rozdział, więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Więc dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego już niedługo.